rok 549 przed naszą erą. Trzeci rok rządów króla Belsazara w Imperium Babilońskim. Wtedy, 3 lata po śnie o 4 bestiach i 11 rogach, zapisanym w 7 rozdziale Księgi Daniela, prorok otrzymał wizję o baranie, koźle i rogu, który urósł do nieba, zapisaną w 8 rozdziale Księgi Daniela. Podczas wizji został przeniesiony z Babilonu do Suzy, stolicy Persów w Elamie nad rzekę Ulaj. Czytamy w wersecie 1 i 2. W 3 roku króla Belsazara ukazało się mnie, Danielowi, widzenie po tamtym, które mi się ukazało poprzednio. A w widzeniu, gdy patrzyłem, zdawało mi się, że jestem w twierdzy Suzie, w krainie Elam. W widzeniu znalazłem się nad rzeką Ulaj. Przed oczami Daniela pokazały się prorocze sceny. Ujrzał barana stojącego na brzegu rzeki, którego tak opisał w wersecie 3 i 4. A gdy podniosłem oczy, widziałem, a oto baran stanął na brzegu rzeki. Miał 2 rogi. Oba rogi były długie, lecz jeden był dłuższy od drugiego, a ten dłuższy wyrósł później. Widziałem, jak baran budł na zachód i na północ i na południe, a żadne zwierzę nie mogło mu się oprzeć i nikt nie mógł wyratować z jego mocy. Robił, co chciał i był coraz silniejszy. Bóg wysłał anioła Gabriela, aby mu wyjaśnił widzenie. Daniel wspomina w wersecie 15 i 20. A gdy ja, Daniel, miałem to widzenie i starałem się je zrozumieć, wtedy stanął przede mną ktoś, kto wyglądał jak mężczyzna. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie: zważ, synu człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. A gdy on mówił ze mną, padłem nieprzytomny twarzą na ziemię. Lecz on dotknął się mnie i postawił mnie na nogi. I rzekł: oto ja objawię ci, co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasu. Baran z 2 rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. Prorok, gdy ujrzał przed sobą postać anioła Gabriela, strwożony padł na ziemię i zemdlał. Gabriel przywrócił go do sił i zgodnie z poleceniem Boga wyjaśnił mu, że baran to koalicja 2 narodów, państwo Medów i Persów. Uwagę Daniela przykuły rogi barana, jeden był dłuższy od drugiego, a dłuższy wyrósł później. Persowie byli zależni od Medów, ale gdy Cyrus Wielki objął władzę nad Persami, zwyciężył Medów i wszedł z nimi w koalicję państwa Medów i Persów, w którym jednak dominowali Persowie. Ekspansja Medo-Persji skierowana była głównie na zachód, północ i południe. Tak jak budł baran. Baran podbił Lidię w 546 roku przed naszą erą, potem Babilon w 539, a w 525 roku przed naszą erą Egipt. Około 518 roku przed naszą erą zdobył Dolinę Indusu. Narody przyrównane w proroctwie do zwierząt będących w zasięgu barana uległy mu. Cyrus Wielki i jego następcy utworzyli Imperium Perskie sięgające od Doliny Indusu do Europy, od Kaukazu aż po południowe krańce Egiptu. Potem prorok zobaczył szybko biegnącego od zachodu kozła,
który zaatakował barana. To, co widział, tak opisał w wersetach od 5 po 7. A gdy nad tym się zastanawiałem, oto nadszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi, a ten kozioł miał między oczami jeden róg. A gdy przyszedł do barana, mającego dwa rogi, którego widziałem na brzegu rzeki, uderzył na niego z całej siły. I widziałem, jak natarł na barana, a rozjuszywszy się nań, uderzył na barana, złamał jego rogi. A baran nie miał siły, by mu sprostać, i rzuciwszy go o ziemię, zdeptał go, i nie było nikogo, kto by wyrwał barana z mocy kozła. Któż jest kozłem? Gabriel odpowiedział Danielowi w wersecie 21. A kozioł to król grecki, a wielki róg, który jest między jego oczami, to król pierwszy. Baran, bodąc na zachód, uderzył w Greków. Cyrus w 546 roku przed naszą erą zajął skolonizowaną przez Greków Jonię. W 492, potem w 490 i w 480 roku przed naszą erą Persowie dokonali 3 inwazji na Grecję. Zostały one odparte, ale Persowie spalili Ateny i inne miasta, pustosząc tereny, przez które przeszli. Macedonia i Grecja zjednoczyły się w Związek Koryncki, który w 337 roku przed naszą erą wypowiedział Persji wojnę. Hellenowie, reprezentowani przez kozła z zachodu, pod wodzą Aleksandra Wielkiego, przedstawionego jako róg między oczami kozła, ruszyli na wschód na podbój Persji. W 3 bitwach, w 334 nad Grannikiem, w 333 pod Issos i w 331 roku przed naszą erą pod Gaugamellą, Aleksander zdruzgotał Persję i spalił jej stolicę Persepolis. Podbój Persji dokonał się szybko, tak jak kozioł przybiegł, nie dotykając ziemi. Aleksander dysponował mniejszą armią niż Persowie, ale wykazywał zdecydowaną determinację zniszczenia Persji. Proroctwo mówi, że kozioł rozjuszył się na barana, uderzył na niego z całej siły, rzucił go o ziemię i zdeptał go. Daniel zapisał, że kozioł nadszedł po powierzchni całej ziemi. Aleksander podbił obszary sięgające od Bałkanów aż po Indie, od Egiptu aż do Afganistanu. Jego państwo było większe od dotychczasowych imperiów starożytności. Potem Daniel zobaczył, że gdy kozioł stał się potężny, nagle złamał się duży róg między jego oczyma, a na jego miejscu wyrosły 4 rogi na 4 strony świata. Opisał to następująco w wersecie 8. A kozioł wyrósł bardzo, a gdy najbardziej spotężniał, złamał się wielki róg i na jego miejscu wyrosły 4 inne rogi na 4 strony nieba. Anioł Gabriel tak to skomentował w wersecie 22. A to, że został złamany, a 4 inne wyrosły zamiast niego, znaczy, z jego narodu powstaną 4 królestwa, ale nie z taką mocą, jaką on miał. Gdy Aleksander zawojował świat i był u szczytu siły, zmarł niespodziewanie w Babilonie w 323 roku przed naszą erą. Jego nagła śmierć doprowadziła do walk o Schedę po nim. W 305 roku przed naszą erą nastąpił formalny koniec monarchii Aleksandra. Generałowie Aleksandra podzielili na 4 części jego imperium między siebie.
Ptolemeusz ogłosił się królem Egiptu, Seleukos Babilonii i Iranu, Lizymach Tracji, a Kassander Macedonii i Grecji. Podział ten został przypieczętowany bitwą pod Ipsos w 301 roku przed naszą erą. W Biblii Tysiąclecia i Biblii Warszawskiej oraz innych przekładach Pisma Świętego kolejny werset 9 nie został trafnie przetłumaczony na język polski. W tekście hebrajskim końcówka wersetu 8 i werset 9 brzmią: i wyrosły widoczne cztery zamiast niego ku czterem wiatrom niebios, a z jednego z nich, czyli z jednego z tych czterech wiatrów niebios, to znaczy z jednej z tych czterech stron świata, wyszedł róg jeden mały i wzrósł nadmiernie na południe i na wschód i w stronę pięknego kraju. Pierwszy człon wersetu 9 wychodzi z ostatniego fragmentu wersetu 8. Dlatego logiczne jest, że mały róg wyrósł z jednego z czterech wiatrów niebios, czyli z zachodu, by uderzyć na wschód, południe i w stronę pięknego kraju, czyli Izraela. Taka interpretacja wersetu 9 jest zgodna z historią, hebrajską gramatyką i zdrowym rozsądkiem. Czas pojawienia się na zachodzie małego rogu Gabriel tak scharakteryzował. Czytam werset 23. Lecz pod koniec ich królowania, gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Po złamaniu się rogu Aleksandra królestwa helenistyczne rządziły światem. Z czasem Syria Seleucydów i Egipt Ptolemeuszy stały się najważniejsze. Prowadziły z sobą nieustanne wojny, a między nimi była Judea. Przemarsze wrogich armii przez Judeę, kampanie wojenne w Palestynie, prześladowania religijno-narodowościowe i nakładane świadczenia na rzecz Syrii i Egiptu wyrządzały krzywdę Żydom, będącym wtedy ludem Bożym. Dlatego Gabriel określił królów Syrii, Seleucydów i Egiptu, Ptolemeuszy, zbrodniarzami i wyjaśnił, że kres ich panowaniu położy nowa potęga z zachodu – Rzym. Mały róg wyrósł na wschód. Na wschodzie była Macedonia, która stała się prowincją rzymską w 148 i Grecja zwyciężona w 146 oraz Syria Seleucydów opanowana przez Pompejusza w 64 roku przed naszą erą. Rzym uderzył na południe, na Kartaginę, niszcząc ją w 146 i Egipt Ptolemeuszy, zajmując go w 30 roku przed naszą erą. Mały róg skierował swoją ekspansję ku prześlicznej ziemi, pięknemu krajowi, w rezultacie czego w 63 Pompejusz wcielił Judeę do prowincji Syria, a w 6 roku przed naszą erą Rzym utworzył z niej odrębną prowincję rzymską Judea. Następne wersety 8 rozdziału Księgi Daniela opisują charakterystykę Rzymu. Dokładna analiza tekstu wskazuje na to, że Rzym cesarski nie wyczerpuje treści proroctwa. Nie wszystkie cechy małego rogu odpowiadają Rzymowi antycznemu. Punkt ciężkości proroczych wydarzeń położony jest na czasy ostateczne. Gabriel wyjaśnił, czytam werset 17. I przyszedł na miejsce, gdzie stałem, a gdy przyszedł, zląkłem się i padłem na twarz. Wtedy rzekł do mnie: zważ, Synu Człowieczy, że widzenie dotyczy czasu ostatecznego. Oraz werset 19. I rzekł: oto ja objawię Ci
co się będzie dziać pod koniec czasu gniewu, bo widzenie dotyczy końca czasu. Dlatego Mały Róg przedstawia najpierw starożytny Rzym, który w czasach ostatecznych przekształca się w Rzym papieski. Mamy więc tu proroctwo podwójne, w którym Rzym cesarski nakłada się na Rzym papieski. Ósmy rozdział Księgi Daniela przedstawia zdumiewający proces historyczny, transformację Rzymu cesarskiego w papieski. Rzym papieski jest kontynuatorem Rzymu cesarskiego. Tak rozumieją to proroctwo Żydzi. W 1979 roku w Stanach Zjednoczonych ukazał się żydowski komentarz Księgi Daniela. Jego autorzy Nosson Sherman i Meir Zlotowicz wyjaśniają ósmy rozdział Księgi Daniela następująco. Według komentatorów Rzym w niebiańskiej wizji ukazanej Danielowi i wyjaśnionej przez aniołów przechodzi metamorfozę z mocarstwa o charakterze czysto politycznym w czasach Starego Imperium w religijną potęgę chrześcijańską. Bezradna sierota, adaptowana przez potężne imperium, najpierw przez cesarza Konstantyna I, a potem przez jego następców, wyrasta, zajmuje pozycję religii państwowej wielkiego imperium i przeżywa okres bezprecedensownego rozwoju. Jej moc, zarówno ziemska, jak i duchowa, przewyższa moc jakiegokolwiek królestwa czy imperium. Co przepowiedziało proroctwo Daniela na temat Rzymu cesarskiego, a potem papieskiego? W tej tak ważnej dla nas części proroctwa, żeby uniknąć nieporozumień związanych z różnymi przekładami Pisma Świętego, skorzystam teraz z Hebrajsko-Polski Stary Testament, przekład interlinearny prymasowskiej serii biblijnej. Daniel zapisał, werset 10 i 12, i wzrósł aż do wojska niebios i strącił na ziemię część z wojska i z gwiazd i podeptał je. I aż do dowódcy wojska urósł i przez niego została zniesiona ofiara ustawiczna i została obalona podstawa świątyni jego. I wojsko zostało dane przeciw ofierze ustawicznej w buncie. I rzucił prawdę na ziemię i działał i powodziło mu się. Anioł Gabriel dodał komentarz od wersetu 23 po 25. Powstanie król zuchwałych twarzy i rozumiejący zagadki i będzie potężna siła jego, lecz nie dzięki sile jego i niebywale będzie niszczył i będzie mu się powodziło, gdy będzie działał i zniszczy potężnych i lud świętych, a dzięki przebiegłości jego i powiedzie się zdrada w ręku jego. I w sercu swoim urośnie, i będących w beztrosce zniszczy wielu, i przeciw dowódcy dowódców powstanie, lecz nie przez rękę ludzką zostanie złamany. Zbadajmy teraz szczegóły profetycznych zapowiedzi o Rzymie cesarskim i papieskim w czasach ostatecznych. W wersetach 10 i 24 czytamy. I wzrósł aż do wojska niebios i strącił na ziemię część z wojska i gwiazd i podeptał je. I niebywale będzie niszczył i zniszczy lud świętych. Powyższe przepowiednie wskazują na Mały Róg jako moc prześladowczą ludu Bożego, przyrównanego do wojska niebios i gwiazd. Rzym cesarski rozpoczął prześladowania chrześcijan już w 64 roku za panowania Nerona.
Największe nasilenie prześladowań nastąpiło w latach od 250 do 313 naszej ery. Szczególnie za cesarzy Decjusza, Waleriana I i Dioklecjana. W 313 roku cesarz Konstantyn edyktem mediolańskim zapewnił wolność religijną obywatelom Imperium Rzymskiego. Za cesarza Teodozjusza Wielkiego chrześcijaństwo powszechne, czyli katolickie, stało się religią państwową. W 381 roku Teodozjusz wydał edykt tesalonicki uznający chrześcijaństwo niekatolickie przestępstwem ściganym przez państwo. Odtąd katolicyzm przy wsparciu władzy świeckiej prześladował innowierców przez wiele wieków. Oto wybrane przykłady. W 1022 roku doszło do pierwszego udokumentowanego spalenia heretyków. W XIII wieku toczyły się wojny albigeńskie, skutkiem których wybito Albigensów. W 1215 roku IV Sobór Laterański potępił Waldensów, którzy ostro byli prześladowani. W połowie XIII wieku papież Grzegorz IX zatwierdza stosowanie kary śmierci w stosunku do przywódców katarskich, wprowadza świętą inkwizycję do tępienia inaczej wierzących, którą powierza dominikanom. W 1252 roku Innocenty IV ogłasza bullę ad extirpanda, co w tłumaczeniu na język polski oznacza, aby wykorzenić, w celu wytępienia probiblijnych chrześcijan i upoważnia władze świeckie i kościelne do stosowania tortur, aby wymusić zeznania. W 1415 roku na Soborze Powszechnym w Konstancji zostaje spalony Jan Hus, a rok później Hieronim z Pragi. Papiestwo wsparte przez cesarza niemieckiego Zygmunta Luksemburskiego organizuje wiele krucjat przeciwko Czechom, zwolennikom idei Husa. W drugiej połowie XV wieku wielki hiszpański inkwizytor Tomas de Torquemada w ciągu 15 lat wydaje 9 tysięcy wyroków publicznego palenia innowierców. W czasach wielkiej reformacji protestanckiej XVI wieku przez Europę przetaczają się wojny religijne zmierzające do zdławienia tego ruchu odnowy biblijnej Kościoła. Najkrwawszą z nich była wojna 30-letnia od 1618 do 1648 roku. W samych Niemczech zginęło wtedy około 3/4 populacji. Historia podaje, że w okresie średniowiecza i reformacji od VI do wieku XVIII nietolerancja Kościoła katolickiego mogła pochłonąć nawet 150 milionów ofiar. Wersety 11 i 25 informują: i aż do dowódcy wojska urósł, i przeciw dowódcy dowódców powstanie. Dowódcą wojska, dowódcą dowódców jest Chrystus. W kontekście Rzymu antycznego proroctwo wypełniło się w 31 roku, kiedy rzymski prokurator Judei Poncjusz Piłat, reprezentujący cesarza Tyberiusza, zatwierdził wyrok śmierci Jezusa, a żołnierze rzymscy ukrzyżowali go. W kontekście rogu papieskiego badany fragment proroctwa wypełnił się następująco. Papiestwo, prześladując lud Boży, wystąpiło przeciwko dowódcy wojska, bo Kościół Chrystusowy jest jego małżonką. Fałszując i odrzucając prawdy Pisma Świętego, wprowadzając niebiblijne doktryny wiary, zmieniając przykazania Boże, katolicyzm wystąpił przeciwko ich autorowi, Jezusowi, będącemu wcieleniem Słowa Bożego.
Hierarchowie Kościoła Powszechnego przywłaszczyli sobie przywileje i atrybuty należne jedynie Jezusowi. Postawili się w Jego miejsce i przypisali sobie Jego autorytet. Obdarowali się prawem przebaczania grzechów. Księża ogłosili się kapłanami i pośrednikami między Bogiem a ludźmi. Przekonali wiernych, że mają władzę nad Kościołem Chrystusowym i zbawieniem wiernych. Biskup Rzymu rości sobie moc zmieniania praw Bożych. Chrystus złożył siebie jako jedyną doskonałą, niepowtarzalną i w pełni wystarczającą ofiarę za grzechy świata. Katolicyzm celebruje bezkrwawą ofiarę mszy. Tak jak gdyby śmierć Jezusa była niewystarczająca. Wstawiennictwo Marii i świętych zacienia orędownictwo Chrystusa jako naszego jedynego pośrednika. Biblia uczy, że grzesznik dostępuje pojednania z Bogiem jedynie przez wiarę w zadośćuczynną śmierć Jezusa. Katolicyzm nauczył ludzi szukania zbawienia w odpustach, kościelnych praktykach i własnych zasługach. W ten sposób krew i zasługi Chrystusa przestały być jedynym środkiem zbawienia. Wierni przestali polegać na ukrzyżowanym, starając się własnymi uczynkami dostąpić nieba. Katolicki porządek zbawienia umniejsza najwyższą i niczym niezastąpioną zbawczą wartość krwi Chrystusa. Werset 11. I została obalona podstawa świątyni Jego. Podczas powstania żydowskiego legiony rzymskie pod dowództwem Tytusa w 70 roku zdobyły Jerozolimę i zniszczyły świątynię izraelską tak, że jak przepowiedział Pan Jezus, nie pozostał z niej kamień na kamieniu. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu w 31 roku wstąpił do nieba i rozpoczął służbę orędownika i kapłana przed Ojcem w miejscu, które Nowy Testament nazywa świątynią niebiańską. O niej jest mowa w proroctwie, bo w czasach papiestwa świątyni izraelskiej w Jerozolimie od 70 roku już nie ma. W świątyni niebiańskiej przed tronem Ojca dokonuje się pojednanie człowieka z Bogiem przez krew Chrystusa. Tam, jak zapowiedziały proroctwa, trwa sąd Boży i zapadają decyzje dotyczące przeznaczenia każdego człowieka. Rzym papieski obalił biblijną prawdę o arcykapłańskiej służbie Chrystusa w niebiańskiej świątyni, wprowadzając własny system służby kapłańskiej i orędowniczej. Oprócz tego werset 11 podaje: i przez niego została zniesiona ofiara ustawiczna. A 12 dodaje: i wojsko zostało dane przeciw ofierze ustawicznej w buncie. Następstwem zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzym w 70 roku było ustanie składania ofiar. W świątyni codziennie rano i wieczorem składano w ofierze zwierzę. Ponieważ była ona składana codziennie rano i wieczorem, Stary Testament nazywa ją ofiarą stałą lub ustawiczną. Wskazywała ona na zbawczą śmierć obiecanego Mesjasza. Sugerowała, że przez jego krew upadłej ludzkości zagwarantowana jest łaska. Ofiara ustawiczna uczyła, że tylko przez śmierć Mesjasza jako baranka Bożego złożonego za grzechy możemy dostąpić nieśmiertelności. Papiestwo wprowadziło rytuały i praktyki umniejszające znaczenie ofiary Chrystusa jako jedynej drogi do zbawienia. Kościół uczy, że Eucharystia daje życie, a uczestnictwo we mszy jest konieczne do zbawienia.
celebruje bezkrwawą ofiarę mszy świętej składaną Bogu za nasze grzechy przez kapłana. Gdy w dzieciństwie byłem ministrantem, kapłan kończył mszę śpiewaną deklaracją: idźcie, ofiara spełniona. A wierni odpowiadali: Bogu niech będą dzięki. Wygląda na to, że msza uzupełnia rzekomą niedostateczność ofiary Chrystusa. Tymczasem Biblia uczy, że tylko krew Jezusa jest jedynym i w pełni wystarczającym środkiem zbawienia, którego niczym innym nie da się zastąpić. Jakiekolwiek ceremonie i ofiary składane Bogu nie mają już żadnego znaczenia. Odpusty, uczynki, pielgrzymki i inne praktyki kościelnej pobożności, przez które grzesznik pragnie zasłużyć sobie na zbawienie, umniejszają jedyność i najwyższą wartość ofiary Chrystusa, skutecznej przez wiarę. Chrystus jest jedynym orędownikiem przed Bogiem, ponieważ tylko On był bezgrzeszny i złożył swoje doskonałe życie w ofierze za grzechy. Tylko On posiada bosko-ludzką naturę łączącą Boga z człowiekiem. Zaś ruch papieski wprowadził kult orędownictwa świętych i Marii oraz kleru. Maria została ogłoszona współodkupicielką ludzkości, co jest z biblijnego punktu widzenia absurdem. W wersecie 12 jest napisane: i rzucił prawdę na ziemię. Pogański Rzym nie ingerował w chrześcijańskie zasady wiary. Koncentrował się na fizycznym zniszczeniu Kościoła. Od Konstantyna Wielkiego chrześcijańscy cesarze rzymscy ingerowali w spory teologiczne w Kościele, ale dopiero biskupi Rzymu w pełni wypełnili tą proroczą zapowiedź. Papiestwo w ciągu wieków wprowadziło dogmaty nie mające uzasadnienia biblijnego, usuwając prawdy Pisma Świętego. Dokonało ingerencji w dekalog, wyrzucając drugie przykazanie zabraniające kultu figur i obrazów. Wymóg święcenia sabatu w czwartym przykazaniu zastąpiło kultem pierwszego dnia tygodnia. Wprowadziło doktryny o duszy nieśmiertelnej, piekle, czyśćcu i niebie i wiele innych błędnych zasad wiary, których teraz nie będę wymieniał, gdyż są one wyjaśnione w wykładach naszego kanału. Krótko mówiąc, Rzym papieski popadł w odstępstwo od biblijnych prawd wiary. Wypełnienie się tego proroctwa widzimy w stosunku papiestwa do Pisma Świętego, które jest źródłem prawdy. Oto niektóre przykłady. Papież Grzegorz VII w XI wieku oświadczył królowi czeskiemu: Panu Bogu podobało się i podoba się jeszcze dziś, żeby Pismo Święte pozostało nieznane, a żeby ludzi do błędów nie przywodziło. Sobór w Tuluzie w 1229 roku wydał pierwszy zakaz czytania Biblii. Papież Grzegorz IX w XIII wieku zakazał czytania Biblii w ogóle. W 1315 roku na rynku Świdnicy spalono żywcem grupę około 50 waldensów, w tym kobiet i dzieci. Waldensi byli pierwszymi w Europie posiadaczami przekładu Pisma Świętego na język ojczysty, dlatego byli ostro prześladowani przez panujący Kościół. W XVI wieku za namową jezuitów Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka wykupił egzemplarze Biblii Brzeskiej, której tłumaczenie i druk w 1563 roku ufundował jego ojciec i spalił demonstracyjnie na rynku wileńskim. Papieże Innocenty XI w XVII wieku, Klemens XI i Klemens XIII w XVIII wieku zakazywali ludowi czytania Pisma Świętego. W XIX wieku Grzegorz XVII nazwał towarzystwa biblijne powszechną zarazą, a Pius IX nazwał Biblię trucizną.
W 1897 roku papież Leon XIII wydał spis ksiąg zakazanych, Index Librorum Prohibitorum, i w nim figuruje Pismo Święte, jeśli jest przetłumaczone na język ojczysty. W katolicyzmie autorytet Kościoła i tradycji przewyższa autorytet Pisma Świętego. Ksiądz Wincenty Granat w książce Konstytucja dogmatyczna Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II napisał: żywe magisterium Kościoła przysłaniało swym autorytetem Księgi Święte, a nauka o roli tradycji zaciemniła blask Biblii. Werset 12 podaje: i działał, i powodziło mu się, a 24: i będzie mu się powodziło, gdy będzie działał. Rzymianie podbili ziemię wokół Morza Śródziemnego, dlatego nazywali je Mare Nostrum, nasze morze. W dniach największej świetności za Trajana cesarstwo rozciągało się od Atlantyku aż za Mezopotamię, od Szkocji aż za Górny Egipt. Jego następca Hadrian zaprzestał podbojów, bo nie dało się rządzić tak wielkim państwem. Kościół rzymski także buduje swoje duchowe imperium. Jest aktywny na obszarach życia politycznego, społecznego i religijnego. Pragnie zaistnieć w świadomości narodów i zająć miejsce lidera. Chce być uznany za najwyższy autorytet moralny i przywódcę pokoju. Wpływa na władze świeckie i wyciąga dla siebie korzyści. Mimo przeciwności dziejowych, papiestwo odnotowuje stały wzrost autorytetu, popularności i liczby wyznawców. Wchodzi na obszary, na których do niedawna jeszcze nie istniało. Zwiększa swój zasięg terytorialny, umacnia się w krajach niechrześcijańskich i protestanckich. Jest po islamie największą wzrastającą religią. Na przełomie XVIII-XIX wieku katolicy stanowili 1% amerykańskich kolonii. Dzisiaj prawie 50% Amerykanów to katolicy, a Kościół rzymski jest największym w Stanach Zjednoczonych. Wersety 23 i 25 tak charakteryzują Rzym. Król zuchwałych twarzy i rozumiejący zagadki. Oraz, a dzięki przebiegłości jego i powiedzie się zdrada w ręku jego. W przekładzie Biblii Jakuba Wójka i Biblii Gdańskiej rzymski róg określony jest jako król niewstydliwej twarzy. W Biblii Tysiąclecia król o okrutnym obliczu, a w Biblii Warszawskiej jako król zuchwały. Wszystkie te określenia podkreślają nieprawość omawianej potęgi. Według małego słownika języka polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego zuchwałość to nieliczący się z czyją powagą, znaczeniem, mający wielkie mniemanie o sobie. Na czym polega zuchwałość papiestwa? Katolicyzm ustanowił dogmaty niezgodne z Pismem Świętym. Odrzucając powagę natchnionych prawd Biblii, znieważa ich autora. Ucząc niebiblijnych doktryn, wmawia wiernym ich boskie pochodzenie. Rzymskie papiestwo okazuje wielkie mniemanie o sobie, przypisując sobie atrybuty i godności Boga. W De Catholic Encyclopedia, tom 6, strona 48, czytamy, że papież ma tak wielkie dostojeństwo i jest tak wywyższony, że nie jest już więcej człowiekiem, lecz jakoby Bogiem, zastępcą Bożym. Papież posiada tak wzniosłe i szczytne dostojeństwo, że ściśle mówiąc, nie posiada żadnej rangi w dostojeństwie, lecz został postawiony na samym szczycie wszelkich dostojeństw. Z tego powodu papież jest koronowany potrójną koroną jako król nieba, ziemi i podziemia. Nadto wyższość i moc rzymskiego kapłana jest nawet ponad anioły, od których jest większa. Papież jest jakoby Bogiem na ziemi, jedynym władcą wiernych Chrystusowych.
Papież może odmienić boskie prawa, gdyż jego moc nie jest mocą ludzką, lecz Bożą. W 1894 roku papież Leon XIII ogłosił: na tej ziemi zajmujemy miejsce Boga Wszechmogącego. Tekst hebrajski i rozumiejący zagadki w Biblii Gdańskiej oddany jest chytry, w Biblii Jakuba Wójka rozumiejący zagadki, w Biblii Tysiąclecia zdolny rozumieć rzeczy tajemne, a w Biblii Warszawskiej podstępny. Wszystkie te cechy uwydatniają spryt, chytrość, mądrość i przebiegłość Rzymu cesarskiego, a potem papieskiego. Polityka rogu była podstępna i zdradliwa. Rzym popierał słabsze narody przeciwko ich ciemiężcom. Po pokonaniu wspólnego wroga Rzym ujarzmiał sojusznika. Na przykład Kartagina prowadziła wojnę z Numidią. Rzym sprzymierzył się z Numidią i wspólnymi siłami zniszczył Kartaginę w 146 roku przed naszą erą, a potem ujarzmił Numidię w 105 roku przed naszą erą. Taką samą politykę prowadzi papiestwo. Na przykład w wyniku działalności reformatorskiej Ulryka Zwinglego Curych przyjął ewangelicyzm. Wtedy kantony katolickie zaatakowały Curych, lecz spostrzegły, że nie dysponują wystarczającą siłą i poprosiły o pokój. Zwingli wiedział dlaczego, więc był przeciwny rozejmowi. Przewidywał, że papiestwo zbierze większe siły, by znowu zaatakować, ale Curych, pragnący pokoju, nie usłuchał i zawarł pierwszy pokój kapelski w 1529 roku. Dwa lata później papiestwo z większą siłą zaatakowało Curych. W bitwie pod Kappel Curych poniósł klęskę, a Zwingli zginął. We Francji w 1570 roku zawarto pokój religijny. Wydawało się, że stosunki religijne zdążają do zbliżenia ewangelików z katolikami. Król Nawary, Henryk, będący hugenotem, czyli francuskim ewangelikiem, miał ożenić się z Małgorzatą, siostrą katolickiego króla Francji, Karolem IX. Na ślub do Paryża zjechali się hugenoci z całego kraju. Wykorzystując tę okoliczność, katolicy w porozumieniu z królem dokonali rzezi protestantów w noc świętego Bartłomieja 24 sierpnia 1572 roku. W stolicy i całym kraju wymordowano wtedy kilkadziesiąt tysięcy hugenotów. Dzisiaj Watykan rozumie, że dążenie do dominacji nad światem średniowiecznymi sposobami jest chybione. Bieg wypadków wymusił na nim zmianę strategii, dlatego angażuje się w działalność na rzecz pokoju, tolerancji, jedności religijnej, równouprawnienia, pomocy dla biednych i uciskanych, chorych, dotkniętych kataklizmami i wojnami, walkę z niesprawiedliwością i reżimem. Dąży do tego, aby uchodzić za światowego stróża moralności, dobra, pokoju i sprawiedliwości, obrońcę rodziny i życia. Świetny pontyfikat Jana Pawła II przydał papiestwu popularność. Podróżując po świecie, wypromował siebie na apostoła pokoju, wolności i sprawiedliwości. Przeprosił za nietolerancję i prześladowania. Zbliżył się do protestantów i niechrześcijan. Ten sam kurs realizuje papież Franciszek. Mówi o reformie Kościoła, służbie i ubóstwie duchowieństwa. Pokazuje narodom uśmiechniętą i serdeczną twarz, ale nie dajcie się zwieść. Papiestwo zmieniło swój wizerunek, ale jego cele pozostały te same. Obecne postępowanie Watykanu jest częścią jego polityki. Przybiera on taką postać, która pozwoli mu najlepiej osiągnąć swe zamierzenia. Werset 24 mówi: i będzie potężna siła jego,
lecz nie dzięki sile jego. I dodaje, i zniszczy potężnych. Rzym antyczny zniszczył największe monarchie wokół Morza Śródziemnego i panował aż przez 7 wieków. Podobnie róg papieski trwa już ponad 15 stuleci. Mimo najróżniejszych przeciwieństw dziejowych zajmuje naczelną pozycję w świecie. Podczas tego okresu wiele królestw i narodów zniknęło z map, a katolicyzm jest w ciągłej ekspansji i dotrwa aż do końca świata. Gabriel powiedział Danielowi, że róg papieski będzie dysponował wielką mocą, ale nie swoją. Kto więc dał papiestwu tak wielką siłę? Odpowiedzi udzielił apostoł Jan w księdze Apokalipsy. W 13 rozdziale księgi Apokalipsy i wersecie 2 czytamy: I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Szatan przez władze świeckie wyniósł Kościół do potęgi. Przez wieki władza świecka wspierała Kościół materialnie i zbrojnie. Bez jej wsparcia byłby podrzędną religią. Monarchowie fundowali kościoły i klasztory, sponsorowali kler, siłą szerzyli katolicyzm i zwalczali inowierców, zmuszając do przyjęcia zwierzchnictwa papiestwa. Ksiądz dr Waldemar Gasztpary w akademickim podręczniku historii chrześcijaństwa w Polsce pod tytułem Historia Kościoła w Polsce o Bolesławie Chrobrym napisał: Popierał misję, rozbudował sieci kościołów w grodach, założył kilka klasztorów benedyktyńskich. Zależało więc Bolesławowi na tym, by wzrósł i umocnił się autorytet kościoła. Sam też czynnie pomagał. W pierwszym rzędzie z całą bezwzględnością zwalczał istniejące jeszcze pogaństwo. Wszystko zaś czynił, aby w państwie i nad całym narodem niepodzielnie panował Kościół. Proroctwo, że róg papieski zniszczy potężnych, wypełniło się obecnie i w Polsce na przykład. Z chwilą wyzwolenia Polski spod okupacji hitlerowskiej władzę przejął system komunistyczny mający oparcie w Moskwie. Władze PRL-u zajęły wrogą pozycję wobec Kościoła katolickiego. Wypowiedziały konkordat z Watykanem, wprowadziły świeckie prawo małżeńskie, zniosły obowiązek nauki religii, zamknęły czasopisma katolickie, aresztowały niektórych działaczy katolickich oraz księży uznanych za wrogich ustrojowi. Wytaczały procesy przeciwko duchownym pod zarzutem szpiegostwa, usiłowania obalenia PRL-u lub kolaboracji z Niemcami podczas wojny. Kościół katolicki dotknęły także represje gospodarcze, zabór mienia, nieruchomości, odebranie zakonom szpitali, zakładów opiekuńczych i szkół. Uchwalono ustawę o konfiskacie dóbr kościelnych, zakonnych i biskupich. Państwo ingerowało w wewnętrzne sprawy kościoła, likwidowało niższe seminaria duchowne, nowicjaty zakonne i ograniczało budownictwo sakralne. Po śmierci Stalina walka z Kościołem złagodniała, ale konflikt trwał. Gdy Karol Wojtyła został papieżem i odwiedzał Polskę, władze PRL-u rozpaczliwie walczyły przeciw Kościołowi. Najbardziej znaną sprawą jest porwanie i zamordowanie księdza Jerzego Popiełuszki i wprowadzenie stanu wojennego. Z tych zmagań Kościół wyszedł zwycięsko i jest największą siłą w Polsce. Współpraca Watykanu i państw zachodnich doprowadziła w 1991 roku do rozpadu Związku Radzieckiego, chyba największego zagrożenia dla papiestwa w XX wieku. Werset 25 podaje: I w sercu swoim urośnie. W Rzymie cesarzy deifikowano. Budowano im ołtarze i świątynie, składano ofiary, oddając im boską cześć. Nadawano godność najwyższego kapłana, uznawano za przedstawicieli bogów.
otaczano ich czcią i uwielbieniem. Tą samą drogą idzie rzymski katolicyzm. Wywyższenie i kult jednostki, papieża, stały się podstawą tej religii. To papież jest w centrum uwagi. To on jest adorowany i podziwiany, a nie Chrystus i Słowo Boże. Gdy cesarz Gracjan zrezygnował z funkcji najwyższego kapłana i tytułu Pontifex Maximus, przejęli je papieże. Mikołaj I dołączył do mitry biskupiej koronę, wykazując, że papież nie tylko jest głową Kościoła, ale i zwierzchnikiem władz świeckich. Przyjął tytuł Vicarius Filii Dei, namiestnik Syna Bożego. Aleksander II dołączył drugą koronę, a Benedykt XI trzecią. Tiara, potrójna korona, oznaczała, że papież jest władcą niebios, ziemi i podziemi. Grzegorz VII w Dictatus Papae ogłasza, że jedynie papież może używać insygni cesarskich, tylko jemu należy całować stopy, tylko on ma władzę deponować cesarzy i nikt nie ma prawa go sądzić, a Kościół katolicki nigdy nie zbłądził i nigdy nie pobłądzi. Innocenty III podczas swej koronacji ogłosił się panem nieba i ziemi. Bonifacy VIII w bulli Unam Sanctam obwieszcza. Papież jako wikariusz wszechmocnego Boga rozkazuje monarchom i królestwom, posiada władzę zwierzchnią nad wszystkimi ludźmi. Wszyscy ludzie muszą się podporządkować papieżowi rzymskiemu, jeżeli chcą osiągnąć wieczne zbawienie. Jan Paweł II w encyklice Dominus Jesus potwierdził Unam Sanctam Bonifacego VIII. W glosie Extravagantes Jana XXII, wydrukowanej w 1612 roku w Paryżu i Antwerpii, papież jest tytułowany Dominum Deum Nostrum Papam, Pana Boga naszego, papieża. Pierwszy Sobór Watykański ogłosił nieomylność papieża. Papieża nazywa się Ojcem Świętym. Chociaż Chrystus ostrzegł, że ten tytuł jest zarezerwowany dla Boga Ojca. W Ewangelii Mateusza w 23 rozdziale i wersecie 9 czytamy: nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Werset 25. I będących w beztrosce zniszczy wielu. Jest tu użyte hebrajskie słowo salwach, pokój, spoczynek, beztroski spokój, bezpieczeństwo, to jest pewność siebie. Mały słownik języka polskiego Państwowego Wydawnictwa Naukowego podaje, że beztroska to nieprzejmowanie się niczym, brak dbałości o co, beztroski to niedbały, obojętny, nieprzejmujący się, bezmyślny. Zapis ten dotyczy ludzi nie troszczących się o zbawienie, nie przejmujących się kwestiami religijnymi, nie dbałych o życie wieczne, którym nie zależy na poznaniu prawdy Bożej, nie chcących nic zmieniać w życiu, by nie narażać się z powodu biblijnych wartości, obojętnych na wezwanie Pisma Świętego. Miliony takich ludzi zwiedzie papiestwo, prowadząc ich ku zniszczeniu, czyli utracie zbawienia. Ostatnia myśl podana w wersecie 25 brzmi: lecz nie przez rękę ludzką zostanie złamany. Łacińskie zachodnie cesarstwo rzymskie padło pod naporem ludów barbarzyńskich w 476 roku podczas wielkiej wędrówki ludów. Wschodnie greckie cesarstwo rzymskie, Bizancjum, zostało zniszczone w 1453 roku przez Turków. Państwo rzymskie złamała ludzka ręka, więc werset ten dotyczy papiestwa, które będzie trwało aż do końca historii świata i żadna ludzka ręka go nie pokona. Dopiero powrót Chrystusa położy kres papiestwu. Wizję Daniela o baranie, koźle i małym rogu rzymskim, który przeobraził się w papieski Rzym
kończy werset 27, w którym czytamy następujące słowa. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni. Potem wstałem i sprawowałem służbę u króla. Byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. Chociaż prorok nie za bardzo rozumiał, co mu zostało objawione, jednak wizja wywarła na nim tak przygnębiające wrażenie, że odbiło się to na jego zdrowiu.